Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozdamy Państwu projekt. Państwa, jak już wiecie, że macie już uchwałę, to chciałem oddać głos pani Hańce, by dokładnie dlatego, o co chodzi, bo sprawa jest redakcyjna i przyznam szczerze, na jakiej gdzie jest mąż Ciemką? Jest tylko poprawka na po południowej stronie ulicy pisało Fischera, a ma być na odcinku od wiaduktu na numer 47, bo tak jest wieloletnim planem inwestycji. A to pani uchwała ma się odzwierciedlać zadanie z już kiedyś nie ma. Czy są pytania do tego? Tam to uchwała była trybowa. Od wiaduktu do numeru 47 to jest w stronę szkoły 119. Tak. Tak, i tam na wysokości mniej końca tego chodnika nie ma być po prostu jeszcze przejście dla pieszych. A tą część między Fischera a wiaduktem ma wykonać deweloper, który w tym momencie buduje budynek od strony kolei. Z tego co odpisali mi z Dikitu, jest to właśnie w umowie infrastrukturalnej, natomiast termin realizacji, czy to na pewno ten deweloper, skierowałem takie zapytanie na ten temat, ale jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi. Są jeszcze jakieś pytania? Krzyżowanie z ulicą Barnachania. To poprawiamy literówkę. Czy coś jeszcze? Nie widzę, w związku z tym poddaję do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 17 za 0, przeciw 0, wstrzymujący. Ja się wstrzymałam. A przepraszam bardzo, to w takim razie kto z Państwa jest przeciw? I kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję, przepraszam, 16 za przeciw, 1 wstrzymujący. Przepraszam. Proszę. Wniosek formalny chciałem dużo do 5 minut przerwy, ponieważ jest konieczność przygotowania uchwały przez grupę radne. Ja wytłumaczę dokładnie jeszcze, o co chodzi. Dzisiaj na zarządzie przed sesją omawialiśmy sprawę ogródków jordanowskich i razem z komisją mieliśmy posiedzenie zarządu. Ja popatrzyłem tylko na część projektu uchwały, który mamy w porządku tutaj do wprowadzenia. Nie wprowadziłem go, ponieważ omyłkowo pomyślałem, że pani Hańka pisała właśnie ten, o którym mówiliśmy, a zdecydowaliśmy, że nie będziemy żadnych uchwał w tym temacie podejmować. A sprawa dotyczy korekty uchwały listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 roku z zakresu modernizacji prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej, gdzie prezes Sklepaki poprosił o zmianę następującą, żeby zamiast remontu nawierzchni podłogi hali zmienić na remont hali, bo wtedy on to 40 tysięcy wykorzysta, także zrobi remont podłogi, ale również jeszcze czegoś. To po prostu z tym jest związane, dlatego proszę o to, żebyście Państwo przychylili się do prośby dwuminutowej przerwy celu przygotowania wniosku o wprowadzenie do porządku. Kto z Państwa jest za wnioskiem formalnym? 17 za 0 wstrzymujących, w związku z tym krótka przerwa.